Witam serdecznie w kolejnym odcinku MadTech Commerce Podcast, w którym będziemy rozmawiać o kolejnej branży, kolejnym narzędziu, kolejnych możliwościach, jakie technologia stwarza w rozwiązaniach marketingowych, między innymi dla e-commerce, choć w dzisiejszym przypadku nie tylko dla e-commerce'u. Naszym gościem jest Bogdan Tyski, czyli osoba, która od 2017 roku związana jest z firmą, której logo prezentuje dumnie na koszulce, czyli firmą Callpage. Od 2019 w roli CRO i jak wyczytałem w biogramie Bogdana, ponieważ dostałem taki biogram przygotowując prelegentów dla MadTech Commerce Meetup, na którym Bogdan również wystąpi. Bogdan odegrał kluczową rolę w procesie dołączania do SaaS Labs, czyli amerykańskiej firmy, takiego hubu, w którym istnieje wiele rozwiązań dotyczących obsługi klienta, między innymi z branży telefonika i właśnie o tych rozwiązaniach telefonicznych sobie dzisiaj porozmawiamy. Także witam Cię bardzo serdecznie, Bogdanie, i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Cześć Piotr, cześć Paweł, bardzo dziękuję za zaproszenie, no i miło mi będzie dzisiaj spędzić z Wami czas rozmawiając o e-commerce'ach i nie tylko. Super. Oczywiście jest również współprowadzący Paweł Jóźwik, także po raz kolejny. Cześć Pawle. Cześć, hej. Dobrze, przejdźmy zatem od razu do rzeczy, takiego intra, żeby wszyscy słuchacze i widzowie wiedzieli, o czym dziś będziemy rozmawiać, no bo rozwój technologiczny, o którym rozmawiamy w całej serii naszego podcastu, wcale nie musi zawsze iść w parze z innowacją, no bo nie oszukujmy się, połączenia telefoniczne i obsługa telefoniczna klientów nie jest innowacją w 2024 roku, a mimo to wasze narzędzie funkcjonuje na rynku, dobrze sobie radzi, jest obecne na wielu eventach, więc jakbyś mógł opowiedzieć, czym jest Callpage i tak naprawdę co dokłada do całej branży połączeń telefonicznych i telefonicznej obsługi klienta i co was wyróżnia na rynku jako taki wstęp do dalszej rozmowy, to byłoby super. Także krótkie intro firmy, którą reprezentujesz. Oczywiście. A jeśli chodzi o Callpage, no tutaj z jednej strony niektóre osoby mogą posłuchać, że to jest taka bardzo prosta wtyczka na stronę internetową, która pomaga się tam odzwaniać do osób odwiedzających stronę internetową w kilka sekund. No ale z jednej strony to powiedzmy taki jest cały kompleksowy system, który gdzieś tam analizuje zachowanie użytkowników na stronie internetowej, pomaga gdzieś tam konwertować rozmowy telefoniczne, rozmowy sprzedażowe w tak najlepszym powiedzmy momencie. Więc jeśli my porozmawiamy o takim propozycji wartości, powiedzmy pomagamy firmom polepszyć czy rozwiązać de facto dwie główne rzeczy, dwa główne problemy. Przede wszystkim pomagamy zwiększyć konwersję strony internetową poprzez łączenia osób odwiedzających stronę internetową z agentami, czy tam powiedzmy z firmą kilka sekund. To jest po pierwsze, a po drugie to skracamy ten czas, tak zwany lead response time czy time to lead, czyli czas reakcji na zapytania klientów znowu do kilku sekund. Więc to jest taka powiedzmy największa gdzieś tam wartość, którą proponujemy naszym użytkownikom, więc staramy się, żeby była prosta, zrozumiała, no ale też konkretna wartość dla firm i też segmentu e-commerce i nie tylko. Jeśli chodzi o zapytanie, gdzieś tam, czy też tą tezę, którą wspominałeś, o że telefonia czy tam połączenia, to gdzieś tam też nie jest tam nową rzeczą i w pewnym stopniu się zgadzam, no ale z jednej strony też sobie trzeba popatrzeć na gdzieś tam, jak odbyła się cała sytuacja na rynku. Wiadomo, z jednej strony firmy, właściciele firm i tylko gdzieś tam dążą cały czas do optymalizacji, zwłaszcza kosztu obsługi klienta. Gdzieś tam kosztu całej usługi, więc dlatego cały czas gdzieś tam inwestują w ograniczenia tego ludzkiego kontaktu, cały czas inwestują gdzieś tam w automatyzację i tak dalej. No ale na koniec dnia często to się sprowadza do tego, że klienci no, często bywają zdenerwowani, że tam powiedzmy no, muszą gdzieś tam przez jakimiś botami rozmawiać, czy powiedzmy gdzieś tam muszą czekać na odpowiedź, tutaj nawiązując do tego lead response time, nawet powiedzmy jak uzupełnia jakiś formularz, czy tam przechodzą przez czata, no i muszą gdzieś tam część parę minut, czy powiedzmy parę godzin, czy nawet przez formularz kontaktowy, często się zdarza, że parę dni muszą poczekać, aż póki dostaną odpowiedź na swoje query, a w tych czasach, zwłaszcza w 2024 roku, ten czas, który możemy załapać użytkownika, no często sprowadza się do sekund.
Więc często użytkownicy wchodzą na stronę internetową, porównują oferty, często mają kilka stron internetowych otwartych, więc no nie mogą sobie pozwolić często gdzieś tam na, powiedzmy, na oczekiwaną odpowiedź w kilku godzin czy dni. No i dlatego, zwłaszcza w Europie, zwłaszcza w Polsce, te paterny użytkowników, no jednak ten konsument, zwłaszcza w branży B2C, konsument jednak preferuje tą rozmowę telefoniczną, jednak jak ma jakieś pytania dotyczące oferty, czy powiedzmy, czy jakieś swoje indywidualne wymagania, nawet dotyczące obecnych usług, z których korzysta, no jednak ten konsument często preferuje do takiej faktycznej rozmowy z firmą, faktycznie gdzieś tam z konsultantem czy z agentem, więc dlatego tutaj kilka rzeczy. Rzeczywistość versus reality, czyli oczekiwanie versus reality, więc to powiedzmy taka jedna rzecz, no, a druga rzecz też te preferencje konsumentów. Dlatego zwłaszcza w Europie, w Polsce, gdzie głównie tutaj operujemy, no i też powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam w Ameryce Północnej, no to jednak ta preferencja konsumentów jest na gdzieś tam na tą rozmowę telefoniczną, zwłaszcza jeśli my tutaj rozmawiamy o szybkiej odpowiedzi, o chęci dosyć szybko odpowiedzieć na swoje zapytanie. Więc to jest rzecz numer jedna. Temat numer dwa to też na przykład, tak jak wspominałem, że gdzieś tam dołączyliśmy dwa lata temu do grupy SaaS Labs, więc tutaj powiedzmy takim kluczowym produktem jest Just Call też w całej grupie. No i Just Call to akurat jest dobrym przykładem, dobrą odpowiedzią na tą tezę, jeśli chodzi o telefonię, bo rynek bardzo dynamicznie rośnie, zwłaszcza rynek call center. Powiedzmy, jeśli w tym momencie on jest wyceniony tam w okolicach 30 miliardów dolarów, no to na przykład jest oczekiwane, że ten rynek do końca 2030 roku wyrośnie i będzie warty około 50 miliardów. Więc rynek rośnie, więc firmy też często i dosyć intensywnie inwestują gdzieś tam w obsługę tego klienta. Zwłaszcza na sam koniec można powiedzieć, że im większy gdzieś tam ticket, im większa średnia wartość zamówienia, tym więcej firmy zyskują, pozwalając na szybki kontakt i na kontakt faktyczny. No lepiej to wiadomo, offline, face to face, no ale często jak nie mogą firmy tego zapewnić, no to zwłaszcza przez telefon, no to pozwala im zwłaszcza przy większych zamówieniach lepiej na tym zyskać. Dobra, to będziemy podbijać teraz poszczególne wątki, bo kilka ciekawych rzeczy już poruszyłeś. Mnie zainteresowało właśnie to próba ukrywania lub utrudniania kontaktu z człowiekiem w ramach oszczędności na obsłudze klienta. No bo każdy z nas pewnie się w życiu prywatnym czy zawodowym spotkał z firmą, gdzie próbował coś sprawnie załatwić i albo mógł wysłać formularz, albo mógł wysłać maila, albo mógł właśnie porozmawiać z czatem jakimś, bo kontakt z człowiekiem był praktycznie niemożliwy albo bardzo głęboko gdzieś tam schowany i zarezerwowany dla klientów już faktycznych. Na ile wy obserwujecie, obserwując cały rynek i zmiany na rynku, do których dochodzi, że po pierwsze są nadal firmy, które próbują za wszelką cenę utrudnić kontakt z człowiekiem, żeby właśnie minimalizować koszty obsługi klienta i koszty ludzkie, które rosną, zwłaszcza w Polsce. Może nie zwłaszcza, ale w Polsce rosną. A po drugie, czy widzicie już i macie jakieś historie takiego odwrotu od tej strategii? Czyli czy kojarzysz jakąś historię, że ktoś faktycznie chciał wszystko zautomatyzować i zrzucić na maila, na formularze, a okazało się, że potem w wynikach finansowych to nie wyglądało za dobrze i warto było jednak tego człowieka na przysłowiowej słuchawce posadzić z powrotem? Oczywiście. Można w różny sposób odpowiadać na te zapytania, no ale myślę, że warto zacząć przede wszystkim od tego, że nie uważam, że któryś z rozwiązań jest najlepszy. Najlepszym sposobem to jest, zwłaszcza i jak widzimy to dla większości firm, to połączenie różnych sposobów kontaktu, przede wszystkim do różnych gdzieś tam segmentów, grup. W zależności od tego, jakie jest zadanie, jaki jest cel, co chcemy rozwiązać, czy chcemy zapewnić gdzieś tam top of the funnel, lepszy, gdzieś tam lepszą konwersję, czy powiedzmy, czy lepszą sprzedaż, czy lepszą usługę. Więc dlatego, co my obserwujemy, że na pewno najlepsze dla większości firm to jest połączenie różnych sposobów kontaktu, w zależności od tego, jaki problem, jaki cel te firmy mają. Więc
Ja myślę, że to na pewno coś, od czego warto zacząć, więc na pewno nie ma gdzieś tam takiej, powiedzmy, pigułki, która gdzieś tam rozwiąże wszystko. A jeśli chodzi o paterny, no tak jak wspominałeś, to faktycznie, zwłaszcza teraz, przede wszystkim z punktu widzenia gdzieś tam optymalizacji kosztu, też często widzimy tak zwany one-man show, gdzie firmy no też nie mogą sobie pozwolić gdzieś tam inwestycje, czy tam mieć konsultantów, czy gdzieś tam kilka dodatkowych osób do obsługi trafiku, więc na pewno dążą gdzieś tam często do optymalizacji, gdzieś tam do rzucenia wszystko na jakieś tam workflowy, czy jakieś inne sposoby z optymalizacji procesu. Więc to wiadomo, to widać. No ale na pewno tutaj można o różnych case'ach rozmawiać, ale myślę, że najlepszym takim globalnym case'em to będzie cała sytuacja, która była z pandemią. I zwłaszcza wiadomo, z punktu widzenia operacyjnego to było dosyć duże zaskoczenie, zakładam, że dla wszystkich firm na rynku, nie tylko w Polsce, ale wszędzie. No i tutaj większość firm, żeby przeżyć, no musieli się dostosować do nowej rzeczywistości. I dlatego na przykład też dużo firm, które inwestowały przed pandemią w automatyzację, gdzieś tam w takie uproszczenia kontaktu, formularze kontaktowe, no jednak, żeby zapewnić jakość obsługi tego klienta, no to często przychodzili z powrotem gdzieś tam na telefonii. Dlatego też rynek call center bardzo mocno zaczął rosnąć też w okresie. No i zwłaszcza przejście na taki cloud telefonii, no to był gdzieś tam taki, powiedzmy, jeden kluczowy moment. A co do też takich poszczególnych przykładów, no to często to myślę, że też bardzo dużo zależy od sposobu prowadzenia gdzieś tam działalności, od sposobu prowadzenia biznesu. Jeśli gdzieś tam właściciele czy osoby decyzyjne są nastawione na przede wszystkim na optymalizację kosztu, no to oni na koniec dnia patrzą w Excelach, ile udało się zaoszczędzić, a nie ile udało się gdzieś tam zarobić. Czyli to, ile udało się zarobić, to jest gdzieś tam kolejna rzecz. Co jest, uważam, że jest sprzeciwna z logiką prowadzenia przede wszystkim biznesu, no i celem prowadzenia biznesu. Ale osoby, które widzą przede wszystkim efekty, widzą gdzieś tam wartości z obsługi klienta, z tego zwiększenia średniego rachunku. I znowu, tutaj patrzymy przede wszystkim, o jakim use case rozmawiamy. Czy my chcemy zwiększyć sprzedaż, czy my chcemy zapewnić jak lepszą usługę klienta i zatrzymać tego klienta, czy powiedzmy nawet taka techniczne pytanie i po prostu zwiększenia zadowolenia tego klienta. Więc w zależności od tych różnych przypadków, no myślę, że w taki sposób warto gdzieś tam dostosować ten sposób komunikacji z tym klientem czy osobą odwiedzającą stronę internetową. To może od innej strony, bo na pewno też widzisz, analizując chociażby, nie wiem, cały rynek, jak i też pulę klientów Callpage'a, pewne reguły dotyczące branż czy samej formy działalności, powiedzmy, bo na przykład mi na pierwszy rzut oka wasze narzędzie najbardziej pasuje do projektów, które są typowo projektami business to business. Biznes lubi oldschoolowe podejście, czyli biznes cały czas chce telefon, biznes chce zadzwonić, chce zapytać o rabat, chcę dopytać o wartość zamówienia czy o jakieś indywidualne zamówienia w historii multum. Jako klient detaliczny sklepu internetowego chyba nigdy do sklepu nie dzwoniłem z żadnym pytaniem, więc albo teraz musisz nie zgodzić się z moją tezą, albo ją potwierdzić, że jednak projekty B2B, mówimy typowo o e-commerce, nie o usługach, bo nie chodzi mi tutaj o firmy ubezpieczeniowe, banki czy urzędy, ale w typowym e-commerce jako sprzedaży internetowej do B2B ten produkt pasuje bardziej niż do B2C. Prawda czy fałsz? No i właśnie, ja myślę, że tutaj jest na 180 stopni inna odpowiedź, jeśli chodzi o gdzieś tam rzeczywistość. Przede wszystkim właśnie tutaj zacząłeś gdzieś tam taką bardzo, bardzo dobrą tezę, że przede wszystkim branża usługowa i co ciekawe segment B2C, no to jest kluczowym gdzieś tam rynkiem, jeśli chodzi o Callpage i gdzieś tam, gdzie najbardziej się sprawdza. Więc myślę, że od usług B2C warto zacząć, więc na przykład te wszystkie usługi finansowe, też mam branżę medyczną, czy jakieś, powiedzmy, nawet telefonii i kablówkę, więc te
takich branżach i gdzie zwłaszcza ten klient indywidualny chce zadzwonić, sprawdzić swój rachunek, czy powiedzmy skonsultować usługi, dobre sobie na lepsze oferty, bardzo dobrze się sprawdza. Z takich przykładów na przykład można wspomnieć o Play, na przykład Play gdzieś tam jest naszą opinią. Wcześniej to był UPC, więc też po akwizycji tu gdzieś tam zostały jedną firmą, no i powiedzmy bardzo dobrze, że to się sprawdza, zwłaszcza w sprzedaży do B2C, gdzieś tam telefonii czy gdzieś tam internetu, więc to na pewno też taki przykład. Mamy powiedzmy Rankomat, jest to też gdzieś tam taka porównywarka, więc bardzo dobrze się sprawdza, czy na przykład w branży medycznej, zwłaszcza dla tego segmentu B2C, no powiedzmy Enelment czy Medicover, no to takie też marki, które powiedzmy korzystają, bardzo dobrze im się sprawdza, zwłaszcza po takim kierowaniem gdzieś tam tego szybkiego kontaktu do tego klienta indywidualnego. Jeśli chodzi o sam e-commerce, uważam, że to jest duża część naszego biznesu, może nie największa, no ale powiedzmy tam około 30% biznesu całego jest na B2C. No i tutaj są różne przypadki. Przede wszystkim uważam, że taki największy use case przy B2C to jest uratowania, powiedzmy, opuszczonego koszyka, więc to jest dosyć częsty case, gdzie na przykład te reguły scoringowe, które gdzieś tam mamy, czy jakieś inne rzeczy pomagają, zwłaszcza łapać tego użytkownika, który powiedzmy przechodzi przez etap zakupowy i na pewnym etapie uznaje, że jednak porzuca ten koszyk, czy powiedzmy na samym ostatnim etapie porzuca ten koszyk. No pomagamy gdzieś tam łapać tego klienta, gdzieś tam przekonwertować go może jednak zamiast zakupu gdzieś tam w tą rozmowę telefoniczną, gdzie akurat może interweniować osoba, no i jednak doradzić czy pomóc temu klientowi, więc różne są przypadki e-commerce, nawet od sprzedaży powiedzmy laptopów, czy jakichś systemów elektronicznych, czy powiedzmy jakichś alarmów, także różne case'y widzimy, ale co ciekawe też, to wszystko zależy od tego, do czego sobie klient wykorzystuje tego call page. Głównie, tak jak wspominałem, to gdzieś tam w lejku sprzedażą w e-commerce, to głównie na porzucenie koszyka, więc podczas procesu zakupowego. No to często wykorzystuję pod jakieś kampanie, zwłaszcza kampanie sezonowe, jakieś pod reklamę, zwłaszcza na landing page'ach, więc i dlatego my widzimy wśród naszych klientów różne przypadki zwiększenia konwersji. Na przykład mamy jednego klienta, któremu konwertujemy 25-26% całego ruchu na stronie internetowej, ale też można powiedzieć. No ale sobie pomyślmy, ale jeśli to jest e-commerce, to czemu on konwertuje zamiast tego rzeczywistego zakupu, konwertuje sobie rozmowy telefoniczne? No tutaj wchodzi taki powiedzmy mix model, bo zwłaszcza sprzedaż produktu o mniejszej wartości opłaca się właśnie o to całkowitą automatyzację, ale jeśli rozmawiamy o ofertach, zwłaszcza produktach, które wymagają gdzieś tam indywidualne podejście, powiedzmy sklepy meblowe. Często klient sobie chce się dopytać, jaka tutaj tapiciarka, czy może tutaj jakieś wymiary, czy jakieś inne rzeczy, które nawet ten konstruktor takich podstawowych rzeczy, no nie zawsze jest w stanie zapewnić. Klient, konsument nie czuje się do końca komfortowo, żeby gdzieś tam wyklikać sobie, podłączyć kartę i gdzieś tam wykonać do końca to zamówienie. Dlatego my widzimy, że zwłaszcza przy mniejszej wartości produktów, nasze klienci gdzieś tam robią większą stawkę na całkowitą automatyzację, ale przy większej wartości to jednak pozwalają na nawiązanie takiego szybkiego kontaktu, no i gdzieś tam interwencji tego człowieka po stronie firmy. Dlatego też jak gdzieś tam przy poprzednich pytaniach rozmawiam, wszystko zależy od tego, co klient chce rozwiązać, o jakim produkcie rozmawiamy, no i jakim segmencie klienta. A mógłbyś sobie przypomnieć teraz dla nas taki jakiś, wiesz, najfajniejszy przykład z branży e-commerce oczywiście, gdzie, wiesz, dokonaliście jakiejś fajnej implementacji pod konkretną potrzebę, jakiś konkretny scenariusz i to fajnie wyszło. Byś się mógł podzielić, wiesz, jak to wyglądało w szczegółach, żeby powiedzmy spróbować zainspirować troszeczkę do tych działań innych. Na przykład mamy w Brazylii takiego klienta, który nazywa się Gnatus. Coś ciekawego, to jest branża stomatologiczna, więc sprzedają, powiedzmy,
Poza... Możesz mówić wszystkie szczegóły, bo on nie będzie oglądał pewnie, więc... A no pewnie tak, właśnie dlatego sobie tutaj powiedzmy o takim przykładzie sobie przypomniałem, więc jeśli chodzi o branżę stomatologiczną, to akurat sprzedają różne te gipsy, różne narzędzia, te wszystkie rzeczy. No i powiedzmy mają cały proces gdzieś tam zakupowy sobie, wiadomo, koszyk sobie klient może sobie wszystko sobie dodać, wszystko może zamówić, ale też jeśli chodzi o sprzedaż takie droższe narzędzie, jakieś powiedzmy o takie większe wartości, jakieś zamówienia hurtowe, no to akurat sobie pozwalają na taki kontakt gdzieś tam z tym, z agentem po ich stronie, gdzieś tam z tym opiekunem. No i to jest taki dosyć ciekawy przypadek, bo to nie jest powiedzmy taka branża, o której od razu można byłoby sobie pomyśleć. A powiedz, jak oni to zaimplementowali? Gdzie to się pokazuje, wiesz, jak wyglądały liczby? Więc właśnie i to jest prawda. Zazwyczaj jeśli chodzi o e-commerce, no to gdzieś tam nie instalują to narzędzie na swojej głównie na homepage'u czy na głównej stronie internetowej, ale powiedzmy mają dedykowane landing page, więc instalują sobie pod dedykowane landing page, czy nawet często klienci, którzy mają powiedzmy taki wewnętrzny system dla obecnych klientów, to już w środku panelu sobie instalują narzędzie, więc sobie podpinają ten kod, no i pozwalają już do wybranej grupy kierować w taki sposób kontaktu. Czy jesteś w stanie się podzielić jakimiś liczbami na temat, wiesz, efektywności takiej kampanii? Mhm. W sensie, wiesz, na przykład jak mówimy o ratowaniu koszyka, to wiesz, trzeba jakoś pokazać tą efektywność. Tak. Zazwyczaj tam się wymyśla, wiesz, różnego rodzaju metryki pod to. Jestem też ciekaw właśnie, jaką metrykę stosujecie do opisywania skuteczności ratowania koszyka. Ja bym też tutaj uzupełnił i pociągnął cię trochę, Bogdan, za język, bo powiedziałeś o tej funkcjonalności, że e-commerce często korzysta z tej funkcjonalności, ale sama funkcjonalność może e-commerce'om nie być znana, więc żeby trochę zareklamować też CallPage, powiedz, na czym to tak naprawdę polega to ratowanie koszyka, bo my też jakby nie znając doskonale waszego narzędzia, kojarzymy pewnie jak większość ten plugin, na zasadzie zostaw numer, oddzwonimy, ale są funkcjonalności bardziej zaawansowane i na czym tak naprawdę polega ten moduł, który pozwala przywracać klientów, którzy porzucili lub chcieli porzucić zakupy. Wiadomo. Jeśli chodzi o CallPage, no to przede wszystkim instalacja narzędzia jest dosyć prosta, bo po rejestracji konta CallPage dostajesz kod JavaScript, który sobie instalujesz na stronie internetowej, czy powiedzmy na tych konkretnych podstronach, na których chcesz, żeby narzędzie się wyświetlało. No i dzięki temu narzędzie CallPage analizuje zachowanie użytkowników na stronie internetowej, czyli tak zwane te reguły scoringowe, więc tutaj nie ma tam jakiegoś większego rocket science, no ale po prostu odbyła się analiza zachowania użytkownika na stronie internetowej, jak on przechodzi, ile procent powiedzmy tej strony scrolluje, czy nawet powiedzmy ten exit intent, czyli gdzie klient wychodzi poza pole strony internetowej, no i próbuje gdzieś tam postawić właśnie w przypadku tego porzuconego koszyka. Pozwalamy klientom ustawić w taki sposób narzędzie, że w momencie, gdy użytkownik gdzieś tam myszką sobie przechodzi poza okno i próbuje zamknąć tą stronę, nie dochodząc gdzieś tam do tego momentu konwersji, no to wyskakuje nasz kołpę jeszcze, czyli wyskakuje takie okienko, w którym ten użytkownik jest zaproszony do kontaktu w kilka sekund czy tam z działem usługi klienta, czy z doradcą. No i też my pozwalamy naszym klientom w pełni dostosować wygląd tego widżetu, w pełni dostosować komunikat, który sobie gdzieś tam zamieści na tym widżecie, więc powiedzmy na homepage'u w zależności od case'a może być jeden komunikat, czyli zapraszają po prostu do kontaktu, żeby doradzić lepszy wybór, czy tam powiedzmy odpowiedzieć na wszystkie zapytania tego klienta. A w przypadku właśnie o tego porzuconego koszyka takie połączenia tych reguł scoringowych, wyświetlanie w odpowiednim momencie, zatrzymanie tego użytkownika plus komunikat do nawiązania szybkiego kontaktu, powiedzmy nawet zaproponowania rabatu. Hej, nie opuszczaj, odpowiemy na wszystkie twoje pytania, dostaniesz dodatkowy rabat przykładowo. To też gdzieś tam pomaga temu klientowi jednak zamówić to połączenie. No i wtedy często bywają takie rozmowy typu, że hej, no tutaj przyszedłem przez cały proces zakupowy, ale jednak coś dla mnie
nie jest jasne, czy powiedzmy, czy jednak zastanawiam się na XYZ, no to wtedy ta osoba, ten opiekun czy ten agent może interweniować, no i powiedzieć te wszystkie kwestie i często uratować gdzieś tam tą sprzedaż. A jeśli chodzi o metryki, no to przede wszystkim myślę, że tutaj ta konwersja przede wszystkim pokazujemy naszym klientom, ile razy wyświetlił się widget, czyli ile razy gdzieś tam był widoczny ten widget, ten pop-up dla tego osoby zwiedzającej stronę, ale to zupełnie inny scenariusz, kiedy my chcemy zwiększyć konwersję na stronie internetowej do tego, kiedy my chcemy uratować użytkownika w koszyku, bo na pewno ratując użytkownika w koszyku, naszym zadaniem jest takim, żeby maksymalnie pozwolić tym użytkownikowi dokończyć ten proces zakupu, aniż wyświetlać jakieś dodatkowe narzędzie, więc dlatego ja uważam, że w przypadku e-commerce to jest taki dosyć indywidualny case, ale to nie jest kluczowy nasz case. Jednak w przypadku CallPage'a głównym scenariuszem to jest pomagać naszym klientom, którzy inwestują w gdzieś tam reklamę, czy w płatny trafik, nawet nie zawsze w płatny trafik, ale po prostu w trafik. Przede wszystkim konwertować ten trafik w rozmowy telefoniczne na stronie internetowej. Więc to jest gdzieś tam naszym największym case'em. A w przypadku e-commerce, dlatego ja uważam, że najwięcej się sprawdza, zwłaszcza przy dedykowanych kampaniach. Przykładowo Black Friday, czy jakieś, nie wiem, walentynkowe kampanie, czy powiedzmy pod koniec roku, jak jest jakaś wyprzedaż, jest postawiony jakiś dodatkowy landing page, czy chcemy jakieś rzeczy dodatkowo porobić, no to w takim przypadku CallPage akurat gwarantuje, że każda złotówka, czy dolar, czy euro, czy brazylskie real przykładowo, będzie miała najlepszy ROI po tym, że będzie skonwertowany na tą faktyczną rozmowę telefoniczną. No bo też ja bym podzielił gdzieś tam osoby, które prowadzą, nie chciałbym segmentować po grupach, ale powiedzmy osoby, które prowadzą biznes online, często widzimy gdzieś tam kilka typów osób. Pierwsze osoby to są osoby, które w ogóle nie zastanawiają się, myślą, że jest strona internetowa, no i wszystko powinno, to powinno samo się sprzedawać, powinno działać. Też są osoby, które na przykład bardzo mocno skupiają się zwłaszcza na tym top of the funnel, czyli jak jest tutaj jakiś podstawowy marketing, czy zatrudniają marketing, czy agencję marketingową, no to często skupiają się większość budżetu to przede wszystkim na zgenerowaniu trafiku na stronę internetową, ale nie zastanawiają się potem, co robić z tym trafikiem, czemu on nie konwertuje. Na przykład mają jakieś, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mają jakiś formularz na stronie internetowej, wpadają, zapytają ten formularz, a często właściciele biznesu, czy dyrektory nawet nie wiedzą, gdzie jest podpięty ten formularz, gdzie spływają te zapytania, czy spływają jakąś skrzynkę, do której nie zawsze mają dostęp, więc no, często dosyć takie dziwne sytuacje się odbywają. Następna grupa to są osoby, które sobie zdają sprawę nie tylko zwiększenia trafiku, ale z tego tak zwanego conversion rate optimization, czyli cały czas myślą, jak gdzieś tą konwersję zwiększyć, jak konwertować maksymalnie dużą ilość osób odwiedzających stronę internetową, czy to połączenie, czy w zapytania, czy formularz. No a ostatnia grupa to osoby już, które patrzą de facto na cały cykl, no i faktycznie wtedy myślą, a co potem robić z tym leadem, w jaki sposób najlepiej obsłużyć tego leada, a w jaki sposób najlepiej obsłużyć to zapytanie gdzieś tam osoby odwiedzającej stronę internetową, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. No bo też jeśli rozmawiamy o CallPage'u, przede wszystkim uważam, że taką największą wartością, która nawet w e-commerce, nawet w przypadku tego porzuconego koszyka, który pozwala, daje CallPage, że on daje możliwość kontaktować się z użytkownikiem, póki ten użytkownik jeszcze jest na stronie internetowej, jeszcze jest powiedzmy na landing page'u, czy na jakiejś innej stronie, to on jeszcze ma to otwarte przed sobą na komputerze, czy na telefonie, w zależności od tego, z którego narzędzia korzysta użytkownik, no ale jeszcze pozwala w tym samym momencie nawiązać kontakt rzeczywisty, no i często to jest game changer w procesie zakupowym. No powiedz, o co chodzi z tym 28 sekund, które reklamujecie. Więc 28 sekund, no to zrobiło się raczej takie markowe, też potem zaczęły konkurencje robić i sobie nazywać to 27 sekund, czy tam 25 sekund i tak dalej. No ale jeśli chodzi o 28 sekund, to od samego momentu gdzieś tam, jak powstało narzędzie, to jest plus minus większość przypadków, które my jesteśmy w stanie zagwarantować, że dwie strony będą połączone w czasie rzeczywistym. Tak naprawdę
Średnio wszystkie połączenia odbywają się w 12 sekund, ale często w 10 sekund, więc my spokojnie moglibyśmy mówić, że w 10 sekund robimy, ale tutaj trzeba zrozumieć też, w jaki sposób działa kopyć. W momencie, gdzie użytkownik wchodzi na stronę internetową i wpisuje swój numer i zamawia połączenie, system CallPage generuje dwa połączenia. Jedno połączenie idzie do opiekuna, czy konsultanta, czy agenta po stronie firmy, a jedne do osoby odwiedzającej stronę internetową. I w zależności, w jaki sposób firma sobie skonfiguruje, czy najpierw idzie do klienta połączenie, czy do konsultanta, jedna strona musi najpierw odebrać, i wtedy połączenie łączy z inną stroną. Więc powiedzmy 28 sekund to jest taki nasz złoty standard plus minus, w którym na pewno wiemy, że w zależności od tego, jaką sobie konfigurację nasz klient wybierze, no to obie strony będą połączone. Często na przykład, zwłaszcza większe firmy, które mają duży trafik, często kolejkują połączenia i nawet wracają do nas z taką prośbą, gdzie mówią, słuchajcie, no tutaj 28 sekund to fajnie, no ale dla nas pasuje w naszych procesach 1 minuta. I oni są zadowoleni z tego, że połączenie będzie się odbywało w 1 minutę, co tak czy siak jest lepiej niż wszystkie inne procesy, które tam mają i są zadowoleni z tego, że w 1 minutę będą połączeni z tym klientem. Też CallPage pozwala na przykład, może inaczej, zadaniem CallPage jest to, żeby faktycznie to połączenie się odbyło, więc my na przykład w większości naszym klientom rekomendujemy tą standardową opcję, że dzwonimy do wszystkich konsultantów jednocześnie. I w przypadku mniejszych firm to jest fajne, bo na przykład masz 5 telefonów i kto pierwszy, ten lepszy. Więc zaczyna dzwonić teraz 5 telefonów, kto pierwszy odbierze, ten jest połączony gdzieś tam z tym klientem. Ale w przypadku my mamy case'y, gdzie na przykład jest call center, jest 40 osób, czy tam na przykład 80 osób siedzi na open space'ie, no to już na przykład jak zaczyna do 80 osób dzwonić telefon jednocześnie, no to to już nie jest najlepsze rozwiązanie. Dlatego my pozwalamy na przykład dzwonić w kolejności, gdzie na przykład menedżer zespołu może ustalić, że na pewno chce, żeby pierwsze połączenie zawsze trafiało do tej osoby, do drugiej osoby, a potem do trzeciej osoby, to powiedzmy z przydziałem po 5 sekund dzwonię do każdej osoby. Ale to już też inny case w zależności od tego produktu, czy gdzieś ekspertyzy. Ale też jest trzeci sposób kontaktu, to jest do takiej tak zwany randomowy, czyli randomowo wybiera osobę, do której chcemy zadzwonić, żeby też było fair wobec każdego konsultanta. No a tak czy siak zadaniem CallPage i kluczową wartością CallPage to jest upewnić się, że ta rozmowa zostanie, że ta rozmowa się odbędzie, że obie strony zostaną połączone. Dlatego na przykład jak nasi klienci chcą zaskoczyć swoich klientów odwiedzających stronę internetową, to my rekomendujemy, że ustawić najpierw, żeby to dzwoniło do tego klienta, bo wtedy połączenia do osoby odwiedzającej stronę internetową odbędzie się nawet 5-6 sekund. I to naprawdę robi efekt wow. Zwłaszcza na widżecie CallPage jeszcze jest taki timer, który odlicza powiedzmy tam czy 28 sekund, czy 1 minutę, w zależności od tego, co sobie ten klient nasz ustawi. No ale na przykład jak kierunek połączenia jest najpierw do osoby odwiedzającej stronę internetową, to timer leci 28 sekund, a połączenie odbędzie się powiedzmy już u niego telefon zadzwoni w 5 sekund. I to jest naprawdę taki efekt wow, który nawet często zadaje ten ton rozmowy i często też dostajemy feedback, że no tutaj była rozmowa z klientem, ale przez pierwsze parę sekund, czy tam pierwsze 30 sekund rozmawialiśmy, jak to taka firma szybko połączyła się, bo inne konkurencje muszą czekać na infolinii powiedzmy tam, nie wiem, 20 minut i czekać, póki zostanę połączona, a tutaj jestem w kilka sekund już do mnie dzwoni telefon. Więc... Co osoba odwiedzająca stronę słyszy w słuchawce, jak najpierw dzwonicie do niej? Że włączymy Państwa przez CallPage, więc my też mamy od razu z defaultowo zbudowane podpowiedzi tam we wszystkich językach, w zależności od tego, skąd gdzieś tam też nasz klient przychodzi. Też my pozwalamy naszym klientom ustawić własne zapowiedzi głosowe. Więc też można ustawić właśnie własne zapowiedzi głosowe, więc też jak my rozmawiamy o automatyzacjach, to też można wszystkie te SMS-y przed rozmową, pod rozmową, po rozmowie, przypomnienie o rozmowie, też tu można wszystko spersonalizować, różne tagi tam dać, więc tutaj myślę, że osoby słuchające to właśnie jeśli chodzi o marketing, automation, takie różne rzeczy, więc są świadome, więc myślę, że to takie wszystkie fajne podstawowe rzeczy, które można zautomatyzować, zapewniamy. Ale przede wszystkim naszym najważniejszym zadaniem to zmniejszyć ten friction, żeby w te kilka sekund
żeby ta rozmowa się odbyła. Dlatego my też widzimy, na przykład, jak mogę podzielić się gdzieś tam jakimiś też ciekawymi statystykami. Głównie call page w zależności od branży do branży może konwertować, powiedzmy tam, od 2 do 5% ruchu strony internetowej. Często też mamy przypadki, gdzie na przykład 20-25% ruchu się konwertuje. Więc i to przechodzi w ciągu Jako konwertowanie rozumiesz procent osób, które zostawiają numer telefonu i chcą się połączyć. Dokładnie, dokładnie. Okay. Czyli od osoby, czyli unique visitor to zamówione połączenie, to zostawiony numer telefonu. Jeśli chodzi o zostawiony numer telefonu, to też od branży do branży, ale tutaj myślę, że większa część leży przede wszystkim po stronie już tego klienta naszego. Ile faktycznie tych rozmów się odbyło? Mamy klientów, którzy powiedzmy mają dużo konsultantów, bardzo dobrze zgrane procesy, no to często tam 95-97% rozmów faktycznie się odbyło. W niektórych branżach też widzimy, że jest powiedzmy 70-60% rozmów się odbyło, czyli procent konwersji zamówionego połączenia w faktyczne odbyte połączenie. Bo często mamy tak, że mamy firmy, mają duży trafik, dają call page, od razu zwiększa się ilość zamówionych połączeń, a oni faktycznie nie mają gdzieś tam rąk, powiedzmy tak, rąk do pracy, żeby to obsłużyć. Dlatego tutaj już ta część operacyjna dochodzi. No, też doradzamy, żeby to wszystko ustalić. Dlatego call page pozwala też kolejkować połączenie. Mamy tak zwane ASAP połączenie. Pod ASAP połączenie chodzi o to, że jeśli, powiedzmy, masz tylko 3 konsultantów, no a cały czas dzwoni telefon, bo leci jakaś kampania i, no i cały czas jest ruch, to po prostu połączenia się kolejkują i do momentu, aż póki nie będzie dostępny jakiś jeden konsultant, czyli w momencie, jak będzie dostępny konsultant, to od razu będzie połączenie. Dlatego, no wiadomo, wtedy nie możemy gwarantować 28 sekund, może to być po 5 minutach, no ale staramy się, żeby to połączenie jednak się odbyło. Dobra, to teraz ja wrócę do pytania, które chciałem zadać parę minut temu, jak mi się Paweł wciął. Generowanie leadów, no bo powiedziałeś, że taką dużą wartością w tym bardzo trudnym sektorze, bo do generowania leadów mamy multum rozwiązań, multum specjalistów lub pseudospecjalistów, którzy będą generować te leady i ten lead generation stał się takim bardzo gorącym terminem. Powiedziałeś, że jedną z bardzo dobrych funkcji i zadań jest to, że nie tylko zwiększacie liczbę leadów, ale też zwiększacie konwersję dzięki temu, że ten kontakt, do tego kontaktu dochodzi bardzo szybko, że to nie jest kontakt po kilkudziesięciu minutach, kilku godzinach, a z doświadczenia pewnie wszyscy wiemy, jak na jakieś zapytania dostawaliśmy odpowiedź po kilku dniach albo nigdy ta odpowiedź do nas nie spłynęła. Jakbyś musiał wybrać, to co jest większą wartością? Chodzi mi oczywiście nie o funkcjonalność, tylko chodzi mi czysto o liczby. Wchodzicie do jakiegoś klienta, który ma pewnie formularze, ma podany numer w stopce i tak dalej, robicie pełną integrację nastawioną na wzrost konwersji, to gdzie ten wzrost jest bardziej widoczny? We współczynniku konwersji czy w liczbie leadów? Wiesz co, ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest pytanie, czyli zaczynamy z klientem pytania, jaki cel ten klient ma, bo tutaj też widzimy... Ja chcę sprzedawać więcej. Tak, no jeśli chcesz sprzedawać więcej, czy chcesz mieć gdzieś tam w czym? Ilości zamówień, czy powiedzmy wartości tych zamówień? Więc to też często bardzo różne pytania, bo na przykład my widzimy w B2C, często jak przychodzi klient B2C, on chce więcej połączeń. Też bardzo dużo zależy od persony, która przychodzi, bo jeśli przychodzi marketingowiec, no to marketingowiec, moim zdaniem jest zwiększenie ilości leadów. Daj sprzedaży więcej tych leadów, więc skupiają się przede wszystkim na ilości leadów. Jeśli chodzi o personę sprzedażową, no to przede wszystkim zależy na tym, żeby tym był mniejszy, czyli krótszy czas, póki jeszcze jest ten lead gorączy. Ale to my rozmawiamy o B2C. W przypadku B2B, to też nawiązuje gdzieś tam do wcześniejszego pytania, tutaj akurat widzimy, że nie tak ważny jest volumen zamówień, a ważny wartość tego leada. Dlatego na przykład, zwłaszcza w B2B, często widzimy, że nasze klienci unikają rozmów telefonicznych, a my dołożyliśmy w zeszłym roku narzędzie Meetings. Tutaj też powiedzmy, żadnego rocket science, to po prostu możliwość przez nasz widget nie tylko umawiać szybki kontakt telefoniczny, ale też bookować spotkania online czy offline, powiedzmy przez Zooma, przez Google Meets na później. I zwłaszcza w B2B bardzo fajnie to się sprawdza, bo powiedzmy,
nie chcą, żeby cały czas telefon dzwonił w czasie rzeczywistym, ale chcą dostawać zakwalifikowanego leada, czyli który uzupełnił formularz, podał powiedzmy ile tam pracowników ma, jaki budżet ma, wiadomo, jak, w zależności od klienta, jakie sobie tam pytanie kwalifikacyjne podał i mieć to umówione w kalendarzu na konkretną godzinę, gdzie osoba może się przygotować do tego spotkania i tak dalej. Więc dlatego tutaj bardzo ważne, jaka persona, jaka branża, kto jaki cel ma na myśli. Jeśli chodzi o skrócenie tego czasu i zwiększenie sprzedaży, tak jak powiedziałem, że no chcę zwiększyć sprzedaż. Zwłaszcza ten lead response time jest bardzo ciekawym wskaźnikiem, no bo i tu można podejść z dwóch stron. Z jednej strony, chyba w 2017 czy 2018 roku przez Harvard Business Review było robione takie badanie, gdzie było jedna bardzo prosta rzecz robiona. Nawet nie badamy sposób kontaktu, a tylko obiecujemy, ile czasu skontaktujemy się z tym użytkownikiem. Czy powiedzmy w kilka minut, czy w kilka godzin, czy powiedzmy w kilka dni. I to badanie pokazało, że powiedzmy, jak obiecujemy klientom, że skontaktujemy się w kilka minut, to pozwala na pięciokrotną większą sprzedaż, na pięciokrotną większą konwersję, tylko poprzez to, że proponujemy to użytkownikowi. I daleko nie trzeba iść. Jak sobie zobaczycie wszystkie softy, gdzieś tam nawet Facebook for Business czy Google for Business, często widzimy taki wskaźnik, który podpowiada, firma odpowiada średnio odpowiada tam in a matter of minutes, czy tam powiedzmy, czy w kilka godzin. No i to jest właśnie dlatego zrobione, żeby ten konsument, zwłaszcza teraz jak ma dużo bodźców, dużo propozycji, dużo ofert na rynku, no to często nie może sobie pozwolić czekać na dłużej, więc dlatego nawet firmy i te narzędzia pozwalają, dają tą informację, że jak szybko odpowiadamy na zapytanie. Drugi taki data source jest ciekawy też. Jak wyszło to badanie, my chcieliśmy po naszej stronie sobie zbadać i sobie teraz aktualnych danych akurat z branży nieruchomości to nie mam, ale wtedy jak robiliśmy to badanie, to wzięliśmy bardzo prosto. Zwłaszcza w branży nieruchomości powiedzmy taki koszt leada, taki CPL to był dosyć drogi, zakładam, że teraz też jest jeden z droższych na rynku. Więc teoretycznie jak firmy inwestują dużo kasy w ten płatny trafik, czy to Google Ads, czy Facebook Ads, czy inne płatne reklamy, no to im pewnie zależy na tym, żeby maksymalnie konwertować. Więc wzięliśmy po prostu wszystkie oferty, płatne reklamy, które gdzieś tam były dostępne, nie pamiętam, chyba 20 czy 30 ofert, wzięliśmy, które tam wyszły w wyszukiwarce i uzupełniliśmy formularz kontaktowy. Ciekawa rzecz jest taka, pierwsza zaskakująca rzecz, która wtedy się odbyła, że na ten moment tylko połowa firm się w ogóle odezwało. Czyli inwestują duże budżety w reklamy, te kliki są drogie, a na przykład nie zawsze nawet odpowiadają. A co ciekawe, że firmy, które odpowiedzieli, najwcześniejsza odpowiedź to była po kilku godzin, tam chyba 4 czy 5 godzin było, ale w większości to było ponad 24 godziny. Więc, czyli to pokazuje po prostu przykład, gdzie ja powiedzmy wszedłem, jestem zainteresowany jakiejś ofercie firmy, sobie wyszukałem ofertę, uzupełniłem formularz, no i nic się nie dzieje, więc już robię swoje rzeczy, powiedzmy, nie wiem, czy jestem w pracy, czy z dzieckiem, czy już minęło kilka godzin, dni, broń Boże, tygodni i dostaję telefon, ktoś do mnie dzwoni, mówi, no zupełnie pan jakiś formularz i tutaj chce ze mną porozmawiać. No i zwłaszcza teraz, w czasie, zwłaszcza tych wszystkich skamów telefonicznych i tych wszystkich rzeczy, pierwsza rzecz, która się wydaje, to jest bardzo podejrzany, no nie do końca, nie zawsze kojarzymy, czy coś uzupełnia się i tak dalej, dlatego właśnie to, co wspominałem wcześniej, jest bardzo ważne, nie tylko inwestycja w ten top of the funnel, ale faktycznie co potem robimy z tym trafikiem, jak konwertujemy ten trafik. Dlatego nawet prosta obietnica, nawet firma nie musi oddzwaniać w te kilka sekund, ale nawet jeśli napiszecie na swojej stronie czy w swoim formularzu, że skontaktujemy się do godziny czasu, czy tam za kilka minut. No a jeśli będzie to robione ręcznie, no to sama ta obietnica, sama ta propozycja pozwala zwiększać konwersję na stronie internetowej. A jak myślisz? Czekaj, bo jeden tip, bo to będzie mocno nawiązywało. Załóżmy, że wysyłam zapytanie do firmy, która ma mi przygotować jakąś ofertę i to przygotowanie oferty nie jest takie, że bierzesz broszurę i tą ofertę masz, możesz ją wysłać w 5 minut.
lepiej z perspektywy tej firmy poczekać ten jeden dzień akceptowalny, powiedzmy, i po 24 godzinach wrócić z ofertą już przygotowaną, czy lepiej odezwać się w 5, 15, 30 minut i obiecać, że wrócę z kontaktem za 1-2 dni, ale już ten pierwszy kontakt nawiązywać błyskawicznie? Ja osobiście uważam, zwłaszcza ze strony takiej operacyjnej, ze strony gdzieś tam relacji z klientem i tak dalej, że zawsze jest lepiej nawiązać jak najwcześniej ten kontakt z klientem, zwłaszcza dopytać się pytań, bo też mówimy, jeśli my chcemy też najlepsze oferty przygotować, to też nie będziemy tworzyć formularzy, które trzeba uzupełniać, nie wiem, tam 3 strony pytań i tak dalej, no bo wtedy więcej mi się wydaje, że opłaca się, wiadomo, to jest indywidualne od branży do branży, ale to się opłaca już w pełni zautomatyzować proces, ale jeśli jednak musi odbyć się ten kontakt, musi odbyć się ten kontakt ludzki i przedstawienie jakiejś oferty, no to uważam, że tak czy siak, no ale to jest moja taka osobista rekomendacja gdzieś tam też do słuchaczy, że skrócić maksymalnie ten czas kontaktu z klientem, nawiązać z nim relację, przedstawić się, że będziesz opiekunem tego klienta, czy powiedzmy, że będzie osobą, która jest odpowiedzialna za przedstawienie jak najlepsze oferty dla tego klienta, że ewentualnie, jak masz taką potrzebę, to podpytać się, ja tam dodatkowe pytanie kwalifikacyjne, czy jakieś pytanie indywidualne, które pomogą przedstawić najlepszą tę ofertę i obiecać klientowi konkretnie termin, kiedy jesteś w stanie przygotować taką ofertę. Powiedzmy, jak to jest do końca tygodnia, czy tam w piątek do 15 przeszła taką ofertę, no to wtedy, ale ty już masz ten czynnik ludzki, gdzie klient wie, że rozmawiał z rzeczywistą osobą, ta osoba, powiedzmy, ma imię Andrzej czy Aga, nie? I ty już znasz, że to faktycznie jest osoba i ty masz nawet takie powiązanie psychiczne z tą osobą, a nie raczej czekasz, że tutaj uzupełnisz 10 formularzy, kto pierwszy się odezwie i tutaj przedstawię na lepsze oferty. Więc opowiadając takie doświadczenia z tego, co widzimy wśród też klientów, że często nawet obiecania tego szybkiego kontaktu i nawiązania z strony takiej pierwszej relacji ludzkiej, pierwszego wrażenia, no to często daje większą wartość, jak potrzebujemy więcej czasu. Dzięki. Paweł, miałeś pytanie. Tak. Ja bym chciał nawiązać do tego waszego testu, wiesz, bo to jest szalenie ciekawe, czy wy poszliście dalej z tym tematem i gdzieś tam spróbowaliście może tych ludzi dopytać, skąd ta nieudolność, wiesz, dlaczego tak się dzieje, że reklamują się, płacą bardzo wysokie stawki za kliknięcia, a potem nic z tym nie robią. Wiesz co, rozmawiamy, czyli my cały czas rozmawiamy też z firmami, zwłaszcza w takich branżach ciekawych, więc gdzie, bo różne procesy, zwłaszcza w branży nieruchomości jest tak ciekawe, że często jak powstaje nowa inwestycja, to od razu gdzieś tam nowy landing page, nowe, czyli no, cały projekt, który jest od momentu, powstaje projekt do momentu, jak został sprzedany i wtedy jest przerzucony na inny, gdzieś tam fokus na inny projekt, a też to tutaj my widzimy, że często to są różne teamy. Jest jeden team, który sfokusuje się na sprzedaży, a drugi team, którym no musi rozkręcić to wszystko, postawić landing page, zwiększyć trafik, więc też często teamy widzimy, że nie są zgrani. Nie zawsze te procesy do końca działają. Tutaj już powstaje landing page, a nie zawsze jest osoba zdedykowana, która obsłuży te zapytania, czy odwrotnie, więc jest kilka tych landing page, na przykład jak jest jakaś większa firma, która, nie wiem, tam ma 10, 20, 30 inwestycji, to są różne projekty, często różne numery, więc bardzo często widzimy, że nawet takie podstawowe procesy operacyjne nie zawsze są zgrane. A patrzymy, reklamy są super, bardzo dobry jest targeting, landing page wygląda, powiedzmy, idealnie, nie? Wszystko super, no ale ten proces już dalszy, co my z tym robimy, no to nie zawsze jest postawiony do końca. To bardzo fajną laurkę dałeś tutaj wszystkim, wiesz, agencjom, bo się okazuje, że wiesz, agencje deweloperskie, fajna robota, agencje marketingowe, fajna robota, a zespół in-house, nie fajna robota, także... Z doświadczenia wiem, że potem przychodzi się do agencji marketingowej, która obsługuje kampanię trafikową właśnie i mówi się, że spoko, tylko szkoda, że lidów z tego nie ma, a okazuje się, że na przykład nie wiem, formularz nie działa, nie? Albo nikt nie wie, właśnie tak jak powiedziałeś, często potem szukamy, do kogo te formularze trafiają, bo my na przykład często robiąc kampanie reklamowe dla klientów widzimy, że klient mówi, że słaba sprzedaż. Ja mówię, no ale kliencie, no ja widzę, że formularzy było tyle i tyle. On mówi, no ale ja nic nie wiem, jak te formularze. Mówię, a jaka jest jakość tych formularzy? On mówi, no to nie wiem, to muszę tam Henka spytać, bo to do Henka trafia, nie? Tak, tak, tak. Więc no poukładanie procesów jest specyficzne i to często jest ten brakujący element.
Ja myślę, że tutaj też można nawiązać do takiej klasycznej zawsze, wiecie, zwłaszcza na polskim rynku my często widzimy taką klasyczną walkę sprzedaż versus marketing, gdzie marketing mówi, że to sprzedaż nie sprzedaje, a sprzedaż mówi, że marketing nie dowozi tych leadów, a gdzie te leady trafiają, a co to za leady i tak dalej, więc dlatego odpowiadając też na to pytanie, że no cały czas rozmawiamy, no ale i staramy się doradzać, więc staramy się tutaj, też produkujemy jakieś materiały, edukujemy, ale też nie ukrywajmy, branża w ogóle cały online bardzo się zedukował. Od momentu, jak my zaczynaliśmy w 2015 roku, 2016 roku do teraz, no to są zupełnie rozmowy. Wtedy powiem szczerze, że wiecie, przychodzimy na konferencję, przychodzimy nawet na rozmowę z klientem i mówimy o leadach, a dostajemy pytania, czym jest lead? Teraz już takich rozmów zupełnie nie ma, teraz wiadomo, zupełnie inny poziom, no ale często, zwłaszcza im większa firma, tym proszę często problemy. Zwłaszcza takie problemy, że są rozgrane zespoły, czy gdzieś tam jakiś proces nie działa do końca, nie ma ownera procesu, zwłaszcza całego lejka sprzedażowego. Nie ma jednego ownera, bo jedni myślą tylko o top of the funnel, a drugi myślą tylko o tym, ile kontraktów zamówień jest podpisane i tak dalej, a skąd to brać, to już trochę nie moja sprawa. Więc często, tak jak wspomniałem, to są bardzo podstawowe problemy, które można rozwiązać, no ale do tego trzeba dojść. To ja mam jeszcze jeden problem, który można rozwiązać chyba call page'em. Nie wiem, będę pytał. Mam nadzieję, że nie wrzucę na minę. Najwyżej wytniemy. Współpracując z klientami, no ja tutaj będę jednak się upierał, bo akurat mi to idealnie pasuje jakby do B2B i współpracujemy z klientami, którzy nawet mają e-commerce w świecie B2B. I problemem naszym jest problem analityki działań, ponieważ na przykład klient mówił o tym, że wpadają leady telefoniczne. Zresztą my wiemy po sobie, nam też do agencji wpadają leady telefoniczne i których właśnie nie znamy źródeł, nie znamy liczb i tak dalej, i tak dalej. Czy wdrożenie call page'a rozwiązuje wszelkie problemy analityczne? I teraz będzie podchwytliwe pytanie, ponieważ wiadomo, że jeżeli pojawi się pop-up, to ja mogę zmierzyć sobie w Analyticsie, że ktoś kliknął w ten pop-up, wypełnił numer telefonu, wiem z jakiego źródła on wszedł na stronę i tak dalej. Ale czy wy macie jakieś rozwiązanie, żeby też zastąpić wszelkie inne połączenia telefoniczne swoim modułem? Czyli czy na przykład mogę jakiś wirtualny numer umieścić w stopce i po prostu posługiwać się call page'em tak, żeby mieć 100% danych analitycznych na temat połączeń telefonicznych, wiedzieć z jakich źródeł te połączenia były, wiedzieć ile ich było, w jakich dniach one były i tak dalej, i tak dalej. No bo to jest duży problem też dla tych, którzy na ten telefon stawiają, że potem tych informacji po stronie Analyticsa czy jakiegokolwiek innego narzędzia brakuje. Krótka odpowiedź, tak. Okej, dziękuję. Tak, ale teraz możemy przejść gdzieś tam do tej dłuższej odpowiedzi, to biorąc pod uwagę, że call page głównie jest kierowany do segmentu SMB, więc mniejszych firm, to dla większości firm analityka, która jest dostarczona przez call page, to jest bardzo wystarczająca. W związku z tym, że my akurat pomagamy przeanalizować takie podstawowe rzeczy, jak źródło tego leada, source i tak dalej, w jaki sposób to działa? No przede wszystkim poprzez to, że no, jak klient instaluje gdzieś tam kod call page na stronie internetowej, no to też on analizuje nie tylko zachowanie użytkownika, skąd ten lead przychodzi, więc tak naprawdę nasz klient korzystający z call page'a w panelu call page ma dostęp nie tylko gdzieś tam danych, które uzupełnił ten klient, czyli tam powiedzmy numer telefonu, po rozmowie, imię, nazwisko, tam powiedzmy nie wiem, e-mail, de facto każde pole, które sobie życzy, a też dane analityczne, czyli powiedzmy IP użytkownika, UTM source, czyli z której reklamy, z którego źródła przyszedł, czy z podstrony, jak przychodzi z podstrony na podstronę, więc te wszystkie dane dostarczamy dla naszych użytkowników i biorąc pod uwagę, że w większości grupa docelowa to jest SMB, więc no to jest więcej niż wystarczające w większości przypadków, bo można bardzo prosto przeanalizować skąd, czyli z jakiego kraju, czy tam z jakiej lokalizacji, czy tam małopolskie województwo przykładowo, skąd przychodzi tam, czy jakie narzędzie, na jakiej podstronie i z jakiej, powiedzmy, kampanii, z jakiej reklamy. I te rzeczy są wystarczające, więc na przykład często mamy tak, że po prostu firmy sobie raz na miesiąc pobierają sobie raport i już analizują ten, powiedzmy, jeśli to jest persona marketingowa, no to często pobiera sobie, analizuje, jak faktycznie porównuje sobie, ile był zainwestowany w którą kampanię, a ile faktycznie kampania konwertuje
gdzieś tam takie faktyczne rozmowy telefoniczne. Też my pozwalamy tagować rozmowę, czy powiedzmy widzimy długość rozmowy, odsłuchać tą rozmowę, więc te wszystkie dane można sobie porównać w jedną rzecz, że faktycznie widzimy, aha, ta kampania pozwala zamawiać połączenie, ale zazwyczaj te połączenia są średnio tam powiedzmy 20 sekund, bo dobrze konwertuje, ale jest zła grupa odbiorcza. Przykładowo, czy tam na przykład, czy nie konwertuje. A jedno, no faktycznie widzimy, że może jest mniej lidów, ale to są rozmowy tam 30 minut, 40 minut, w zależności od tego, o czym tam sobie rozmawiałem, jak ten proces sprzedażowy wygląda. Więc to jeśli chodzi o nasz widget, czyli widget dostarcza te dane. Też my mamy numery wirtualne, czyli moduł numeru wirtualnego, czyli każdy klient może sobie zamówić numer wirtualny. I tutaj rozmawiamy od najprostszych sytuacji do bardziej skomplikowanych. Najprostsza sytuacja to jest taka, że my nawet mamy klientów, którzy sobie wzięli numer stricte pod jeden billboard. Czy tam jeden, czy na przykład na wizytówkę, czy na ulotki gdzieś tam na targach. Więc to jest jeden numer i dla nich to jest bardzo prosty sposób mierzenia, ile wydrukowaliśmy, nie wiem, tam 5000 ulotek, czy tam jakiegoś innego materiału promocyjnego, ile faktycznie na ten numer będzie dzwonić, bo ten numer jest tylko na tym materiale. Więc to jest w taki sposób. Ale też mamy pewną bardziej zaawansowaną rzecz. Tutaj akurat na tym nie stawiamy większy fokus, ale też uważam, że to jest fajna rzecz, że gdzieś tam ten call tracking, czyli możliwość, jak mamy, posiadamy więcej tam niż jeden numer wirtualny, to pozwalamy klientom zamieścić ten numer na stronie internetowej i podmieniać. Dynamicznie podmieniać ten numer na stronie internetowej, a dzięki temu analizować, z której reklamy, na przykład dla użytkownika A wyświetla się numer X, a dla użytkownika B wyświetla się numer Y. No i dzięki temu możemy też analizować plus minus, z której kampanii przechodzi użytkownik i gdzieś tam te dane analityczne też przedstawić. Więc, ale jeszcze raz, biorąc pod uwagę, że to SMB, w większości przypadków te dane są wystarczające. Wiadomo, jeśli my rozmawiamy już mid-market, czy jakiś tam segment, powiedzmy enterprise, czy nawet powiedzmy bardziej zaawansowane firmy, jeśli chodzi o procesy, no to przede wszystkim pozwalamy na integrację. Dlatego, tak jak tutaj wspominałeś o Google Analytics to jest najbardziej popularna integracja w CallPage'u. No bo jeśli chcemy już faktycznie analizować tam click-through rate, jak każda reklama performuje, jak to wszystko się konwertuje, gdzieś tam faktyczne kliki, konwersje i tak dalej, no tutaj można spiąć CallPage'a z Google Analytics i sobie w panelu Google Analytics już widzi sobie całą konwersję. I nie tylko zapina się na CallPage'u, a de facto na wszystkich danych marketingowych, powiedzmy, do wszystkich danych konwersyjnych, które mają firmy. Też tak jak wspomniałem, pozwalamy eksportować te dane więc do jakichś tam innych analiz. No i często też są wykorzystane, powiedzmy, do integracji z jakimiś systemami CRM czy innymi agregatorami danych. Więc no tutaj już, tak jak mówię, w zależności od poziomu procesu plus w zależności od segmentu rynku, no to można już sobie bardziej zaawansowane rzeczy zbadać. Ale dla takiego użytkownika, który powiedzmy stawi swoją powiedzmy pierwszą działalność, czy powiedzmy firma działała klasycznie offline przez lata, przychodził online, czy zaczyna mieć tam pierwszy sklep, stawić pierwsze ten, no i przychodzi do tak zwanego poziomu, chce przeanalizować dane, chce zrozumieć, czy jak daje tutaj 100 zł, czy to konwertuje w rozmowę, czy nie, no to CallPage pozwala w panelu użytkownika bez żadnego dodatkowego zewnętrznego narzędzia to sobie spokojnie przerealizować. To ja tylko dorzucę jako podpowiedź ze swojego ogródka, że warto też robić tą integrację z Analyticsem, jak się jej nie ma, bo jak się korzysta z nowych formatów reklamowych, znaczy nowych, tych bieżących, typu Performance Max, czy jakiekolwiek inne algorytmiczne narzędzia, to jak Google będzie wiedział, że ktoś doprowadził do konwersji w CallPage'u, to będzie dla niego wartościowa wizyta. Jak sobie tego nie zintegrujecie, drodzy słuchacze, to potem Google może stwierdzić, że użytkownik nie był dla was wartościowy i nie będzie go brał jako potencjalnego klienta, a mógł to być wasz najlepszy klient zdobyty w tym roku. Ja mam jeszcze jedno pytanie techniczne dotyczące narzędzia, bo podajecie na stronie internetowej, też wspomniałeś to przy okazji porzuconych koszyków, o regułach scoringowych, które wykorzystujecie w procesie analizowania danej wizyty. Na czym to polega? To polega tylko i wyłącznie na jakby takim bieżącym ocenianiu zaangażowania w trakcie tej danej wizyty, czy wykorzystujecie w jakikolwiek sposób wiedzę o danym użytkowniku, bo pewnie macie użytkowników, którzy odwiedzają wielu waszych klientów i sprytnie nawiązuję tu też do jakiegoś posta, który ostatnio mi się rzucił w oczy, już wiedząc, że będziemy dzisiaj rozmawiali na jednej z e-commerce'owych grup facebookowych, gdzie właśnie ktoś dopytywał o to, jak narzędzie typu CallPage
współgra z całym privacy, cookie-less i tak dalej, gdzie na ile zbieracie wiedzę, zbieracie dane o użytkownikach dzięki temu, że macie swój plugin na wielu, wielu, wielu stronach internetowych i możecie taką roadmapę jednego użytkownika fajnie stworzyć, wiedząc, że w wielu miejscach miał kontakt on z waszym pluginem, czyli na czym polega scoring i czy bazują tylko na danej wizycie, czy jednak macie jakąś szerszą wiedzę o użytkownikach, którą marketerzy mogą wykorzystać. No my podchodzimy bardzo odpowiedzialnie, jeśli chodzi o dane i gdzieś tam zachowanie użytkownika, więc tutaj nie robimy żadnych rzeczy, które gdzieś tam wychodziłyby poza granice, więc pozwolonego i gdzieś tam jakieś tam specjalne analizy ze strony na stronę użytkownika. Jeśli chodzi o przede wszystkim o reguły scoringowe, no to działają w bardzo prosty sposób, że analizują zachowanie użytkownika na konkretnej stronie internetowej, zdają scoring po tym, co robi, jak się zachowuje, gdzie przychodzi, gdzie odbywa, ile skróluje, czy wychodzi ze strony, czy wchodzi na stronę, ile czasu spędzi na tej stronie internetowej, no i pozwala callpage'a wyświetlić w odpowiednim momencie. Bo na przykład nasze klienci, którzy korzystają z narzędziem, tak jak mówię, często wynika to, jaki mają cel. Przychodzą, niektórzy klienci chcą, żeby jak najczęściej, jak najwięcej ten kopej się wyświetlał, jak najwięcej lidów zbiera, jak najwięcej rozmów. No często to też może doprowadzić do frustracji tych użytkowników, że tutaj jestem na stronie, tutaj trzy razy ten pop-up mi się wyświetlał, nie chcę, przepraszam, nie chcę mi się tego pop-upu widzieć, no i gdzieś tam przychodzą na frustrację. Dlatego mając te reguły scoringowe, de facto pozwala wyświetlić idealny moment, w taki najlepszy moment, gdzie na przykład firmy wolą sobie, żeby taki kontakt telefoniczny powstał. Powiedzmy, że klient spędził, nie wiem, ponad minutę na stronie internetowej. No to wtedy klasyfikują, aha, no średnio my wiemy, że bounce time jest taki, a średnio do jednej minuty powinna odbyć się jakaś konwersja, nie wiem, czy to właśnie w ten zakup, czy w jakiejś formę kontaktu, ale tutaj nie jest, ale wciąż użytkownik jest zainteresowany, więc może to jest dobry moment, żeby z tym użytkownikiem porozmawiać. Dlatego wyświetla się w taki sposób. Czy powiedzmy tak, jak rozmawiasz o ten exit intent, i to często odbyło się, czy na jakiejś kampanii, czy w koszyku, czy nawet na stronie głównej, klient przychodzi sobie i chce opuścić tą stronę główną, to chcą po prostu złapać tego użytkownika, czemu wszedł, czy na przykład zrobił jeszcze dwa, trzy kroki. No i na podstawie tych kroków dajemy scoring, jak to podpada pod system scoringowy, wyświetla się widget i pozwala de facto nawiązać kontakt właśnie w odpowiednim momencie. Dlatego skracając odpowiedź, myślę, że system scoringowy z jednej strony pomaga zwiększyć konwersję, ale z drugiej strony rozwiązuje właśnie ten problem, żeby wysiedlić w dobrym momencie call page, w dobrym momencie zaproponować tą formę kontaktu i nie frustrować tego użytkownika, jeśli chodzi o takie dosyć częstotliwe wyświetlanie i propozycje kontaktu. Jest jakaś reguła, taki standard, który wy polecacie jako domyślny, że na przykład jeżeli ktoś nie chce frustrować i wkurzać użytkowników, to polecacie na przykład właśnie wyświetl nie wcześniej niż po 60 sekundach i nie wcześniej niż na trzeciej podstronie? Czy to jest bardzo indywidualne i zależne jakby od branży, strony, kampanii i tak dalej? No wiadomo, to jest bardzo indywidualne od branży, strony i od tego, jaki cel gdzieś tam ta firma ma, czy ten marketer, czy to osoba, która zajmuje się konfiguracją narzędzi, zwiększeniem, czy tam optymizacją conversion rate. No, ale jako kopec też dla takich osób, które nie mają większego do czynienia właśnie z takimi bardziej zaawansowanymi rzeczami, my tam proponujemy trzy standardowe reguły scoringowe, które są od razu ustawione tego klienta. Więc na przykład exit intent. Więc exit intent de facto często działa tak, że jeśli klient już wychodzi z tej strony internetu, to nic nie traci, więc zawsze można te dodatkowo zaproponować. Czy na przykład użytkownik powracający, czyli nie było poprzedniej konwersji, a użytkownik powracający, więc to jest bardzo dobry sygnał na to, że użytkownik gdzieś tam wraca na stronę internetową, więc coś go zainteresowało, no a on nie konwertuje. I na przykład to loop time spent na stronie, czy może na przykład ile ten scroll offsite. Czyli scroll offsite, powiedzmy, że jak jest strona internetowa, często jak my mamy długą stronę internetową, nie bardzo optymalizowaną, powiedzmy do jednego, czy tam do dwóch, trzech okien, a zwłaszcza to, no, bardzo drugie strony internetowe, no to rekomendujemy, powiedzmy, że no,
50% scroll offset, czyli jak klient już przeskrolował więcej niż 50% stron internetowej, no to w tym momencie zaproponować dla tego klienta rozmowę telefoniczną. Dobrze. Super. Ja mam jeszcze jedno pytanie, ale kończące nasze dzisiejsze spotkanie, więc Paweł, pytanie do ciebie, czy jeszcze technicznie, narzędziowo, cokolwiek cię interesuje. Wiesz co, no ja bym chciał jeszcze usłyszeć, jakie jest twoje zdanie na temat generalnie numerów telefonów, dzwonienia i połączeń, wiesz, nazwijmy to tradycyjnego systemu telefonicznego, ponieważ obserwuję po sobie oraz po coraz większej liczbie osób, które deklarują wprost, że po pierwsze coraz częściej włączają sobie w iPhonie funkcję pod tytułem, znaczy w iPhonie, przepraszam, w telefonie funkcję pod tytułem nie informuj mnie o połączeniach z nieznanych numerów. Po drugie, które deklarują wprost, że nie odbierają w ogóle, jak nie mają kogoś, wiesz, wpisanego, ujawnionego. Po trzecie, że no nie rozmawiają z call center, że tylko słyszą ten taki dość charakterystyczny, wiesz, szum call center, to po prostu się rozłączają. I czy rzeczywiście obserwujesz taki trend u swoich klientów i czy macie jakąś tam, powiedzmy, nowy sposób dzwonienia, który no nie jest po prostu dzwonieniem telefonicznym, ale już bardziej takim połączeniem online, wiesz, wideo może bardziej, czy połączenie troszeczkę czatu i wideo na stronie. Jeśli chodzi akurat ten problem z naszym klientem, no to w naszym przypadku myślę, że to jest tak indywidualne, że my nie odczuwamy tego problemu, w związku z tym, że w większości przypadków, ja myślę, że to 99,9999%, ten klient jest świadomy tego, że on zamówił połączenie, on widzi timer przed oczem. Więc on raczej nie jest zaskoczony z tego, że do niego dzwoni telefon w momencie, gdzie on wcisnął odzwonić do mnie natychmiast. Więc my osobiście w tym przypadku nie odczuwamy, ale jeśli chodzi ogólnie o sytuację na rynku, no to zgadza się, ale też no są różne rozwiązania typu Caller ID i tak dalej, więc na przykład to jest wszystko bardzo taki obrazem, w jaki sposób te systemy są ustawione, czy na przykład, bo jest możliwość jakieś tam podmiany numera, czy na przykład jak jest, firma ma jeden numer, żeby wszystkie telefony z tej firmy reprezentowały się jednym numerem telefonu i tak dalej, który jest, powiedzmy, w pewnym stopniu zaufanym. Też często są różne blacklisty, zaufane numery, niezaufane numery, więc myślę, że są na to różne rozwiązania, zwłaszcza myślę, że też plusem jest takim, że gdzieś w Unii Europejskiej my mamy dużo z tych rzeczy. Akurat jak jest regulacja, to nie zawsze to są fajne, no w tym przypadku są fajne, ale wciąż jak widzimy często te skamy telefoniczne i tak dalej, no to często w pewnym stopniu obchodzą to, ale przykładowo też jak patrzymy gdzieś tam na Stany Zjednoczone czy dalej, no takie rozwiązania są dosyć popularne. Jeśli chodzi o taki typowy cold calling, czyli masowe obdzwonienia grup telefonu, ja myślę, że tutaj akurat wszystko bardzo mocno zależy od tych baz danych, czyli wiadomo, w jaki sposób były te numery pozyskane, czy konsumenci wyrazili zgodę, mam nadzieję, że tak, gdzieś tam na te rozmowy telefoniczne. I tak dalej. Więc im lepsza jest baza, tym, no wiadomo, jak ktoś w pewnym momencie gdzieś tam wyraził zgodę, że podał, czy próbował podać taki rzeczywisty numer, że wyraził zgodę na marketing telefoniczny i tak dalej, no to pewnie ta osoba w pewnym stopniu oczekuje na teren. Ale jeśli, wiadomo, baza jest złej jakości, czy podawane są randomowe numery, czy to osoby, które faktycznie nie chcą odbierać tych numerów, no to dla tych osób to po prostu nie będzie się sprawdzało. Więc to jeśli chodzi o taki cold calling, no i w ostatniej części pytań nawiązuje do call center i gdzieś tam, że słyszał, że call center, ja myślę, że przede wszystkim call center największy problem to jest czas oczekiwania. Więc jak nie są zgrane procesy, że no, konsument musi czekać na broń Boże, tam powiedzmy nie tylko kilka minut, a kilkadziesiąt minut na to jest najbardziej frustrujące. Ale to w zależności, jaki jest problem, bo często jest taki temat, no, który jest warty poczekania. Ale w większości przypadków to jest najbardziej frustrująca rzecz. Jeśli chodzi o dzwonienia na open space i szumie, no to po czasach COVID-u bardzo mocno to się zmieniło. Teraz to dość rzadko się spotka, że siedzi taki duży open space
i gdzieś tam czuć, że po prostu tam taki boiling room leci cały czas, odbywa się połączenie. Często na przykład, zwłaszcza to nasze narzędzie, o którym wspominałem, że z naszej grupy SaaS Lab Jazz Code, no to akurat pozwala de facto na cloud call center, gdzie możesz działać z każdego miejsca na świecie. Nie, sobie siedzisz w domu przy komputerze, nie potrzebujesz żadnego narzędzia, tylko słuchawki, no i jesteś agentem w call center. Więc wtedy taki konsument, który kontaktuje się na ten numer telefoniczny, na infolinię, no to on sobie nawet nie zdaje sprawy, że to, w sensie pewnie zakłada, że jest jakiś system i jest większa ilość osób, które mogą z nim porozmawiać, no ale on nie czuje tego, że faktycznie leci. Czyli odbyło się dużo rozmów jednocześnie. Więc ja myślę, że no to wszystko jest bardzo indywidualne. Są osoby, które po prostu nie preferują rozmów telefonicznych, nie preferują, nie odbierają z nieznanych numerów telefonu, co jest logicznie, ale często my przede wszystkim tutaj rozmawiamy o narzędziach, które, jeśli chodzi o call page, które pozwala połączyć się tobie, ty świadomie zamawiasz to połączenie, więc oczekujesz na to, że ktoś do ciebie podzwoni, a na przykład w ogóle cloud call center, przede wszystkim on pozwala na to, że jak zamieścisz numer telefonu, to ten użytkownik końcowy będzie mógł się dzwonić na numer telefonu i będzie przekierowany do odpowiedniej osoby i ta rozmowa odbędzie się i będzie wysoka jakość obsługi, będzie wysoka jakość tego połączenia, będzie dobra jakość dźwięku i będzie dobry routing w krótkim terminie zrobiony. Więc ja myślę, że to są rzeczy, które najważniejsze, które warto zapewnić firmom, swoim konsumentom. Ja chciałem tylko nawiązać, że ja najbardziej lubię ten model, pewnie też się z tym spotkaliście, jak różne firmy dają bonusy za wyrażenie zgód marketingowych. Jest pewien taki operator telefonii komórkowej na literę O, który odejmuje mi 5 zł od rachunku za to, że wyraziłem zgodę, a potem dzwoni z 40 numerów, wszystkie 40 mam zablokowanych na przykład. Nie? Więc to też jest właśnie a propos tego, że mówiłeś, że masz nadzieję, że wszystkie połączenia są za zgodą. To tak, no, płaci się za te zgody grube pieniądze. Właśnie ja bym się tu z Bogdanem zgodził, że w momencie, w którym zamawiasz ten kontakt, a tak jak do tego służy call page, no to jednak odbierasz ten numer telefonu pewnie, a jak go nie zamawiasz, to nie odbierasz, ale no wy nie robicie callingu, nie to jest podstawą call page'a, więc tutaj tego problemu chyba nie ma. Panowie, godzina 12 za nami, więc ja ostatnie pytanie, bo zaraz zrobimy z tego tasiemca. Rozmawia się fajnie, ale trzeba do brzegu. Wszystkich gości naszego podcastu o to pytamy. Niektórzy bardziej się tym chwalą na stronie, niektórzy mniej, więc ciebie też musimy o to odpytać. No ostatni rok, marketing, technologia, to wiadomo, przychodzi do głowy AI, zastępowanie ludzi maszynami, robotami i tak dalej. Jaka przyszłość rysuje się przed call page'em? Zakładam, że połączenia telefoniczne nie wymrą za szybko, póki mamy telefony, to jednak będą powody, kiedy chcemy przez ten telefon porozmawiać, ale na ile wy jesteście w stanie wszelkie dobrodziejstwa technologiczne i sztucznej inteligencji wykorzystać i może już coś robicie, co wam ułatwia pracę wewnętrznie w call page'u, żeby też tą sztuczną inteligencję zaprzęgnąć do współpracy. Na co mogą liczyć wasi klienci w przyszłości? Jasne. Ja myślę, że zwłaszcza tutaj można popatrzeć tak dosyć globalnie, że też na rynku widzimy, że jest bardzo mocny taki moment konsolidacji różnych narzędzi, bo też my byliśmy w różnych etapach rynku. W pewnym etapie były tak, że bardzo popularne było one problem solution, nie, że jest jeden problem, firma rozwiązuje, daje jedno rozwiązanie i tak dalej, a potem zaczyna się nadbudowa różne rzeczy i tak dalej, więc to był pewny moment, potem to zaczyna się konsolidacja gdzieś tam w różne narzędzia, tak my też widzimy różne akwizycje na rynku i tak dalej, więc łączą siły, bo też chcą kierować, rozwiązać różne problemy dla różnych grup docelowych, czyli taką de facto całą macierz tworzy. Więc ja myślę, że też nasze klienci mogą też dużo oczekiwać przede wszystkim na froncie tej naszej współpracy w ramach naszej grupy SaaS Labs. Więc na pewno na tym froncie bardzo mocno działamy. My przede wszystkim jako call page, powiedzmy, jesteśmy takim podem czy częścią, która pomaga zwiększać lead capture. Więc dlatego to, co my rozmawiamy, że nie lead generation, ja bym to nawet nie nazwał lead generation, bo lead generation to cały, powiedzmy, proces od trafiku do łapania tego. Ja bym raczej tutaj skupił się na konkretnie lead capture, czyli konwersji tego trafiku. No ale przede wszystkim jakieś tam współpracę i łączeniu sił z naszym też kluczowym produktem JustCallem, co jest, powiedzmy, taką
i tworzenie takiej jednej platformy, która będzie pozwalać na obsługę klienta 360, czyli wolisz gdzieś tam generować więcej leadów, no tutaj masz powiedzmy call page, chcesz postawić call center, cloud call center, to masz tutaj just call, chcesz robić jakieś inne rzeczy fajne, no to tutaj też masz inne produkty z grupy. No a jeśli chodzi na froncie AI, to tutaj akurat myślę, że bardzo mocno i fajnie można się pochwalić tym, co just call akurat robi. Bo czyli podstawowy problem, który też rozwiązują, to jest gdzieś tam pozwalają postawić sobie dosyć szybko, sprytnie i za optymalną cenę taki wirtualny call center. No ale oni poszli krok do przodu, no i tutaj to też pewnie wartość, którą będziemy proponować, to że cała analiza tych wszystkich połączeń i analiza połączeń od najbardziej podstawowych rzeczy, czyli voice to text, czyli po prostu tekst wszystkich połączeń, wyszukiwania kluczowych słów, gdzieś tam te wszystkie rozmowy, do na przykład do coachingu i do podpowiedzi agentom czy konsultantom w czasie rzeczywistym. Jak najbardziej, powiedzmy, od najprostszego, jak trzymaj się skryptu, gdzie odchodzisz od skryptu, jeśli masz skrypt, do momentu analizy rozmowy, sentymentu po rozmowie i tak dalej. Więc to wszystko już Just Call jest, nazywa się Just Call AI, więc też polecam sobie to sprawdzić i tak dalej. I często to jest właśnie bardzo potrzebny dla firm, które mają dużą ilość połączeń, dużą ilość pracowników, przede wszystkim quality assurance, żeby zapewnić wysoką jakość obsługi tego klienta. No i też częściowo rozwiązuje ten drugi problem, o którym wcześniej wspominałem, że jedna rzecz to wygenerować połączenie, jedna rzecz gdzieś tam zadzwonić na ten numer, ale potem w jaki sposób obsługujesz. No i to akurat to, na czym pracują. Ja myślę, że jeśli chodzi o gdzieś tam o nas, no to myślę, że w przyszłości to przede wszystkim konsolidacja tych sił gdzieś tam pozwala naszym klientom gdzieś tam też korzystanie z tego wszystkiego w ramach jednej platformy, no to pewnie będzie na pewno rzecz taka, która będzie bardzo atrakcyjna. Dobra, to jeszcze ale podpytam, bo to mówiłeś o jakby szkoleniu. My w poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Krzyszkiem Wróblem z firmy Verb, która tworzy wirtualne persony, które mają zapewniać spójność doświadczeń w obsłudze klienta stacjonarnie, na przykład w punkcie stacjonarnym, czy w aplikacji, czy w sklepie online. Więc nie będę na fali entuzjazmu poprzedniego odcinka, nie będę pytał, czy tylko kiedy zdarzy się tak, że wypełnię, podam numer telefonu w pluginie CallPage'a i oddzwoni do mnie wirtualny pracownik call center, który nie będzie nagraną formułką voicebota, tylko będzie po prostu ze mną rozmawiał, a nie będzie po drugiej stronie siedział człowiek. Kiedy według ciebie jest to realne? Zwłaszcza, że no macie insighty z rynku amerykańskiego, który pewnie nad takimi rozwiązaniami pracuje dużo bardziej intensywnie niż my tutaj w Polsce, bo i klimat prawny lepszy i koszty pracy wyższe. Tak. Ja bym powiedział tak, że w to się nie zamykam i nie mówię, że nie. No ale w tym momencie no jednak też bardzo ważną wartością, jeśli chodzi o naszą stricte call page'a, to jest właśnie nawiązanie maksymalnie szybkiego kontaktu człowiek do człowiek. Więc ta jednak connect międzyludzki dla nas jest bardzo ważny i na tym stoimy. Jeśli chodzi o Just Call i całą naszą grupę, no to tutaj my nie tak rozmawiamy o tym, jak zastąpić człowieka, a przede wszystkim jak ulepszyć człowieka, jak szybciej go wdrożyć, jak cały czas coachować, jak cały czas dawać feedback, jak upewnić się, że ten człowiek trzyma się skryptu. Więc to są rzeczy, na które stawimy, więc ja bym tutaj raczej nie skupił się na tym, że w krótkim terminie my rozmawiamy o jak technologia zastąpi człowieka, a de facto jak w krótkim terminie, de facto teraz to już się odbyło, jak system usprawni pracę człowieka i zrobię go bardziej efektywnym. No ale teoretycznie, bo wy odpowiadacie za łączenie firmy z firmą, czyli teoretycznie jak my byśmy w Traffic Trends postawili sobie wirtualnego asystenta, który umiałby rozmawiać z klientami, to mógłby odbierać te połączenia, które wy nawiązujecie. Szczerze mówiąc, ja w tym momencie sobie tego nie wyobrażam. Więc w tym momencie to by się raczej nie odbyło. Musimy was połączyć z Krzyśkiem z poprzedniego odcinka. Tak. On już ma gotowego awatara nawet z twarzą swoją prawie, więc zrobimy jakiś merch nasz podcastowy. No dobrze, czyli ludzie będą ulepszani przez AI i dobrodziejstwa technologii, ci, którzy pracują po stronie call center, również na razie w tym roku jeszcze przynajmniej pewnie nie zadzwoni do was
jak zamówicie kontakt, wirtualna maszyna, która będzie z wami rozmawiała. A jak to się zmieni, to zaprosimy Bogdana raz jeszcze, bo rozmawiało się bardzo miło. Dobijamy powoli do godziny 20, więc myślę, że jest to dobry moment, żeby wcisnąć pauzę i odłożyć resztę na 5 czerwca, bo wtedy dokładnie za niespełna 2 miesiące w sumie spotkamy się w Warszawie na MAT Tech Commerce Meetup, na którym Bogdan będzie ponownie reprezentował Callpage i powie pewnie kilka innych równie ciekawych rzeczy. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Był z nami Bogdan Tyski, Callpage i Paweł Jóźwik, Traffic Trends. Dziękuję panowie. Dziękuję. Siema. Do zobaczenia. Hej.